Zapytam też o to, czy trudno ci było utrzymywać tajemnicę po programie, bo jednak od nagrania finału minęło kilka dobrych miesięcy. Co było najtrudniejsze? No najtrudniejsze jest to, że jestem z mojego miasta i ludzie po prostu jak zniknęłam, oszaleli. Gdzieś tam wcześniej udzielałam się, no niedużo, ale mało, no można powiedzieć tak średnio w tych social mediach. I oczywiście, gdy zniknęłam, no ludzie dopisali do moich przyjaciół, znajomych, gdzie ona jest, co się z nią dzieje, dlaczego nie nagrywa, to tamto, no w mojej wsi po prostu, w mojej małej Dębicy, no nie ukryje się nic, można powiedzieć. No ale starałam się milczeć przez ten cały okres. Do teraz piszą mi ludzie, no co ty kłamczucho, dziewczyny z pracy, tak. Także myślę, że zaskoczyła mi tak. Było też tak, że jednak w jakimś przypadku nie udało się utrzymać tej tajemnicy, bo teraz już możemy powiedzieć. No myślę, że tak, no bo czasami spotykam osobę, a ona mi mówi, no byłaś w hotelu Paradise, no nie, ja wiem, ja burak od razu, bo myślę, że kłamać no nie umiem za idealnie, więc od razu burak i ja mówię, no nie, i zaczęłam się śmiać, więc no to nie było wiarygodne. W wyniku ostatecznym też udało się może jednak komuś dowiedzieć? Czułaś taką niepewność z jakiegoś źródła? Ogólnie przecieki są zawsze, ale myślę, że tak wprost ludzie nie wiedzieli do samego końca. Pytali się mnie, kto wygrał, czy to Mike, czy ja. Także totalna niewiadoma dla ludzi. Podejrzenia zawsze są, jakby były w trzeciej edycji, jak i w drugiej. W tej też były, no ale jednak to była tajemnica dla wielu i szok. Rzuciłaś kulą, bo tak naprawdę w towarzyszu, z którym doszłaś do finału, nie zobaczyłaś miłości. Czy w takim razie masz kontakt z Przemkiem? Jest to przyjaźń, czy relacja właśnie miłosna? No ogólnie z Majkiem to była bardzo krótka relacja, no bo też nie ukrywam, że on wyrzucił właśnie mojego partnera, o czym nawet nie wiedziałam, jak Przemek odpadał. No to była taka relacja przyjacielska i myślę, że no nie miałam nic do stracenia, no a tutaj z Przemkiem jednak jakbym stała na tej planszy, no to decyzja byłaby na pewno inna, nigdy w życiu bym nie rzuciła kulą, tutaj byłby podział na pewno, no chyba, żeby mnie zaskoczył on, ale myślę, że nie. Jednak mieliśmy bardzo dobrą relację, więc myślę, że nie. Ja będę ciągnął jednak swoje pytanie, czy dzisiaj macie kontakt z Przemkiem i jakiego to jest rodzaju kontakt? No oficjalnie nie jesteśmy razem, ale mamy bardzo dobry kontakt. No spotykamy się kiedy tylko możemy, rozmawiamy dużo, piszemy ze sobą. Nawet teraz zaplanowaliśmy wspólny wyjazd do Zakopanego tam z uczestnikami. Życie pokaże, jak to mówią.